Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was kolejnego dnia, kolejny odcinek Victoria 2 Heart of Darkness. Moi drodzy, kontynuujemy naszą kampanię Rosjanami. Lecimy, 88 rok, nie idziemy najszybciej między odcinkami, ale uważam, że mimo wszystko w te lata się dzieje bardzo dużo. Przez te kilka lat takiego dbania trochę o tę ekonomię naszą, udało nam się wskoczyć już na drugie miejsce. W zasadzie za kim jesteśmy, tak bym się przyjrzał, bo nawet nie wiem, kto jest pierwszy. Brytole, a z jakim wynikiem są Brytole w ekonomii? 649, jestem 646. Słuchajcie, jesteśmy o krok od przeskoczenia Brytoli, co jest niebagatelnym sukcesem. Zwłaszcza, że gramy Rosją i mnóstwo osób pisało, o Rosjanami, to ty się obstrasza, nie będziesz miał dobrą ekonomię. A tu patrzcie ząg. Dobra, mamy tą influenzę, jeśli pamiętam. Tak, oczywiście. Czyli nam spada populacja. Z tym się musimy liczyć. Czym się zajmujemy? Naszym konfliktem kolonialnym z Francuzami, czyli który trwa już 385 rok na świecie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z kryzysami. No, nawet się nie zapowiada na kryzys bardzo, ale no może jednak trochę. Minus 72. No, najprawdopodobniej znowu będzie ten rumuński kryzys, ewentualnie coś u Otomanów. No tutaj jest najbliżej. 12%. Aha, bo mamy ten kryzys tutaj, tak? Trwa. Czyli znowu Francuzi zostaną pognani. Gdzieś jakieś kryzysy? Persja? Kto tu ma kryzysy? Afganistan. No to spoko, najwyżej wesprzemy Persów, nie ma problemu jak na moje. Kto mnie lubi, a kto mnie nie lubi? Możemy się przyjrzeć. Większość mnie lubi. Nie lubią mnie Brytole. Brytole i Chińczycy mnie nie lubią. W gruncie rzeczy tylko. Amerykanie tak meh. No, Brytole, ale Kanada na przykład, zobaczcie, bardzo mnie lubi. Bo muszą pewnie wydawać punkty, żeby sami sobie ze mną podbijać relacje. A Japonia? Bo nie sprawdziłem jeszcze. No Japonia też mnie lubi, zobaczcie, wszyscy mnie lubią. Tak, jestem ulubionym gościem. No bo jak się jest mocnym państwem, no wiadomo, że inne kraje chcą się z tobą lubić. Sfera. Przyjrzyjmy się jeszcze sferze wpływu. Aż wycwaniaczki, jak zwykle, znowu mi wchodzą. Strefa wpływów. Hopsa, przepraszam. Lecimy. Mandżuria. Kto tutaj się wbija? Japonia. Ban Embassy. Hopsa. Lecimy. Kolejny tik. Makaran nikt. Czyli jeszcze Xinjiang widzę, że mi wchodzą powolutku. Na razie nie banujmy, tylko wrzućmy jednego pika. I wygląda to, że mamy sporą szansę przebić się w Bohemii. A i tak i nie. Bo niby Hiszpanią 65, więc nas mogą zaraz zbanować. Zobaczymy, czy nas zbanują. Jak nie, chyba bardziej Prusaków zbanują. Prusacy mają więcej punktów. Przynajmniej powinni ich zbanować. Zobaczymy. Jak zbanują Prusaków, to powinniśmy się wbić. A jeżeli nie zbanują Prusaków, to Prusacy ich wywiozą z siodła, ze strefy. I lecimy. Przyplusujmy troszeczkę oczywiście tutaj, niech gospodarka się odskoczy, odbije jak zwykle na początek odcinka. Mam jakiś dług wewnętrzny. Gdzieś jeszcze z kimś walczyliśmy, jak widzę. Delikatny ten dług, więc nie przejmujemy się nim jakoś straszliwie. Oblegamy nasze prowincje, które zajęli nam koreańscy nacjonaliści. No i wychodzimy powolutku do przodu. Tu jeszcze ta armia to będzie miała troszeczkę do... Prusy mogły zmniejszyć u mnie opinię? Zostałem i zbanowany, i zmniejszona opinia. Jak Prusacy mogli to na friendly może zmniejszać opinię innym? Dziwne. Chyba, że to... Bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Okej, lecimy. No, już się odbija ekonomia nasza w górę. Pierwsze miejsce, łyknęliśmy Brytoli, moi drodzy. Mamy punktów parę przed Brytolami jesteśmy. Elegancko. Ale się cieszę. O to chodziło, Walachia. Jak najbardziej. Wybaczyliśmy was wcześniej niż myśleliście. Jeszcze Szwecja mnie interesuje. Bo w Szwecji widzę, że też się wbijają. Dajmy jednego tika tutaj, żeby ich zbić punkty. I tyle. Chyba. Spadają im już punkty. Otóż to. Dobra. Lecimy, moi drodzy. Army Risk Management. Leci kolejne. Tu mamy jakieś... O, do prędkości 30 morale. To bardzo dobra jest rzecz. Army Organization Supply Consumption to zmniejsza. Zwiększa wszystko. Tu nic nie poradzimy. Podgrzejmy atmosferę kryzysu. Raczej do Prusaków. Mobilizacja, Army Organization. Super, komuniści mają więcej. Okej. No jak najbardziej, ja chcę więcej prestiżu. Super, jesteśmy na pierwszym miejscu, znaczy nasza gospodarka już zacznie galopować jak szalona niedługo. 61% literacji, więc jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z tego powodu. Myślę, że czas zmniejszyć zaraz wydatki na armię. A, White Peace. Przeciwko Transwalowi. Transwal nie jest niczym sojusznikiem.
A oni dostali casus belli na nich. Tak, bo dostają casus belli, bo tutaj pojawiają się wojny burskie, u nich się pojawia złoto. O, tutaj w tych prowincjach i tutaj wszyscy ich sąsiedzi dostają na nich casus belli, czyli dostali oni casus belli na nich. Spoko, zajmiecie sobie ich sami. Ja wam nie jestem do niczego potrzebny. Leci nasza gospodarka cały czas w dół. Dobra, spadajcie z tym finansowaniem armii. Okej, okay, jest dobrze. Cały czas zobaczcie, jeszcze się nie mogą ta gospodarka wyregulować w końcu sensownie. Część tych żołnierzy wraca. Okej, okay, mamy dalej nasz super kryzys kolonialny. Okej. Okay. Coś tam będzie spadało, powolutku, bo powolutku, ale będzie spadało. Aki nie jestem przekonany tej mojej gospodarki, po tych wszystkich resetach zawsze. No zawsze jest taka wtedy trefna nieco. Może też nam spada oczywiście, bo giną nam ludzie. Mam też tego świadomość, że tak się może dziać, że mamy trochę ginących osób. No, subsydiuj wszystko. Jezu, 15 fabryk jest gotowych do ulepszenia. Ja nie mam pieniędzy nawet na połowę. Nawet nie będę próbował tego robić. Ej, znowu leci w dół. Na co my tyle wydajemy? Dużo kupujemy, na to wygląda. No, dawaj tam. Strasznie dużo kupujemy. Za 1000 aż kupujemy, no bardzo dużo. Kucz zbankrutował, niech wam będzie. Ktoś mi jeszcze sugerował, że można właśnie tutaj w Xinjiangu jest jeden taki state, który ma... O, ten Fujian, który ma po prostu tyle herbaty, że to jest niepojęte. I wtedy po prostu się staje pierwszym krajem, jeżeli chodzi o produkcję herbaty na świecie. I wygrywa się już potem wszystko. No, wystarczy po prostu wytłuc Chińczyków. Co nie jest, powiedzmy, jakimś strasznie dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Dajmy na może 40%, to może chociaż zaczną się odnawiać. Dziwnie ta gospodarka, bardzo dziwnie działa. Ja nie jestem do niej przekonany w ogóle ostatnimi czasy. Działa dobrze, ona zawsze po tych save'ach się tak zauważyliście, że crashuje nieco, nie? Strefa wpływów, przyjrzyjmy się. Jestem cały czas zbanowany. Zobaczmy, czy sram punktami gdzieś indziej. No, nie wiem, czy już chyba zaczynam srać punktami wszędzie indziej. Tak, bo mam maksy wszędzie, gdzie są moje. Więc oni punktów wpychają, ile się da. Stąd wyrzucaj punkty. Tutaj też nie potrzeba, tu nie potrzeba. To kogo wrócić w takim razie, jeżeli chodzi o influensowanie? Sprawdźmy strefę wpływów. Diplomatic nie. Sphere of Influence mnie interesuje. Gdzie jest ta mapka? Shanghai. Ta strefa wpływów. To jest ta. O wy. Persowie są moi. A światowa? Do Rumunii wracamy w takim razie. Na szybcioszka. Jesteśmy na friendly, mamy tutaj trochę inwestycji poczynionych. Jak najbardziej. Ej, Rumunia ma 14 miejsce, 9 miejsce w prestiżu. W ogóle rewelacja. Że są secondary power Rumunii. Zobaczcie, zaraz za Austriakami. Niesamowite. No ich ekonomia jest w strzępach akurat. Mają wojska dużo, 86 punktów z armii mają, więc mają trochę armii. To jest jedyne, co im pozostało. Wiecie co, myślę, że możemy speed 4 sobie wyrzucić. Niewiele się dzieje, przynajmniej na ten moment. Więc chyba się nie musimy bardzo przejmować. Tory się robią. Tak, robią się, moje tory ukochane. Dobrze, już widziałem, że są przeróbeczki się już pojawiają z torami, że więcej torów. Nie, ale tak serio, to Victoria tak to działa. To tory po prostu zwiększają RGO, nie? Więc no, ciężko po prostu powiedzieć coś innego. Tutaj tory naprawdę dużo dają. Dobra, Army Next Management, czyli znowu nam skoczy utrzymanie armii, więc idziemy w silniki Combustion Engine, czy będziemy mogli zrobić traktory, samoloty i samochody. To jak najbardziej będzie przydatne. Nie mamy electricity. I nie mamy... O, i tego, tej technologii nie mamy. To jest przydatna, żeby mieć kilka tych inventions. Ale combustion engine jest dla nas zawsze dobre. Okej. Okay. Niech się tam te armie poregenerują troszeczkę chociaż. Całość tu się zregenerowały te armie. Jedna jakaś głupia w ogóle będzie wracała teraz przez pół kraju i złapie połowę attrition. Niestety ten rebel hunting działa jak działa. No, jest w miarę dobry, ale jak zdążyliście już zauważyć, miewa po prostu pewne problemy. Do maja 89, no to jeszcze miesiąc. Coraz częściej się skończy to wymieranie tej populacji. A zostaliśmy zbanowani? Już? Chyba tak. Tak, jesteśmy zbanowani już w dwóch krajach przez Prusaków. No to nie najlepiej. No nie najlepiej, zdecydowanie nie najlepiej. Do Zulusów chcemy wejść? Nie bardzo. A jak Brazylia jest w ogóle? A Brazylia się trzyma. Może coś innego w Ameryce Południowej? Argentyna może? Oni w sumie nic nie mają nawet bardzo. Boliwia?
Wy się lubicie bić razem. Może Chile? Chodźcie, wejdźmy do Chile. Wszyscy są na neutral, tylko Hiszpanie są na cordial, więc spróbujmy wejść. Zobaczymy, jak to się zakończy. Te fabryki by trzeba zacząć w końcu ulepszać. Bo ich jest mnóstwo do ulepszenia. Co jest tym war leaderem? Zgadzamy się. Koniec wojny? No może to przez wojnę było tak słabo, cholera wie. W każdym razie już widać, że się odbijamy. Lecimy na tempie czwartym, może troszeczkę przyspieszymy tą rozgrywkę, bo na razie ona idzie bardzo nam powoli. A, i tutaj zostaje ci jeszcze rebelianci na tej wysepce. Ja tutaj nie mam żadnych statków transportowych, czy zrobiłem w końcu jakieś? Nie, nie zrobiłem, dobra. To tak, tutaj będzie build nie armii, tylko navy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jeszcze jeden, 7. Dobra, poszło. Jak tutaj budowy moje wyglądają? Czy wszędzie się zrobiły to, co chciałem, żeby się zrobiło? Chyba tak. Baza morska jest, 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 jest. Okej, super. To ciśniemy dalej. Nasza gospodarka już zaczyna galopować, więc oczywiście, jak zwykle, używamy shiftem i ulepszamy wszystkie fabryki, które możemy. Pewnie jeszcze są kolejne do ulepszenia. One się zawsze dają do ulepszenia. 11 zostało do ulepszenia. Russian Uzbekia. Jak najbardziej. Hajsów teraz nam brakuje. Holy side disturbed. Their beliefs must be respected. Jak zwykle. O, ale mamy gigantyczny przyrost, jaki mamy tej choroby, nie? Leci po prostu jak szalone. Dobra, słuchajcie. Nasz budżet jest w miarę stabilny. Jezus, znowu mam jakiś dług wewnętrzny? Nie pojmuję, jak oni to robią. Na 40% jesteśmy cały czas. Słuchajcie, może podnieśmy na 50%. Może się zregenerują choć trochę, nie? W co wierzę, że jak będą mieli tutaj więcej hajsów, to będą w stanie się zregenerować lepiej. Znaczy, to przykładem zakładam, że to jest winateka akurat. Tu mamy tą 30, dwie 48, 48. Ale wiecie co, zaczyna mieć duże militancje i duże consciousness, więc obawiam się, że już niedługo będziemy mieli sporą falę buntów tu i tam. Może być problematyczne na dłuższą metę. Aha, wywracacie dopiero do siebie, okej. Okay. Sprawnie, sprawnie, muszę przyznać. Dobra, chrzanić w takim razie ten budżet. To wygląda to, że to nie z tego wynika. Tylko i wyłącznie z technologii naszej to wynika. 30% dajmy tutaj na budżecie. Tym by trzeba coś zmniejszyć podatki trochę. Tak na 55, może zaczną w końcu jakoś żyć dobrze. Bo może na 45, spróbujmy. Zobaczymy, jak się utrzymają. O, nie, nie, nie ma szansy takiej. Nie będzie niskich podatków, koniec tego. 60%, 50% tutaj. Nie ma niskich podatków. Koniec tego dobrego. A tak z tym? Ej, wcześniej przed wojną to działało. Nie podoba mi się ten fakt. A, no dobra, spoko. Zrobiłem sporo technologii do utrzymania armii, więc teraz to utrzymywanie armii jest bardzo drogie. Daj na 80% zatem. I tak powinno być dobrze. Zobaczmy, jaka jest w ogóle skuteczność administracji, bo to też możemy zobaczyć, jak chcecie. Dzisiaj możemy wiedzieć, gdzie jest skuteczna administracja. W koloniach jest zawsze niska i to niezależnie od tego, co wydajemy. Tutaj tak średnio. Tutaj niestety też po 20% to są kolonie. Ale część kolonii jest w miarę przyjemna. Jest 80. A zobaczcie, jedna z kolonii tutaj, Colonial A, ma bardzo przyjemną administrację. Jest mnóstwo Rosjan, więc niedługo to nawet pewnie stanie się state'em. Nie głupie, ma nawet węgiel, nie? Primoje... Oj, tutaj jest mało Rosjan jeszcze, z tego co widzę. No i tu jest Sakhalin na przykład, jest świetny jako kolonia. Znaczy ja tutaj na tej mojej wysepce zrobiłem? Na Bonin Islands mamy wysepkę, okej. Okay. Zrób fort, jeszcze jeden. I lecimy. Tak, muszą się nauczyć. I mamy Punjab, o, mamy w końcu herbatę. Ale się cieszę, bo tej herbaty mi brakowało i brakowało. Teraz powinniśmy wydawać trochę mniej. Znaczy, że dużo mniej, ale trochę. Okej, okay, fabryczki. 30%, dostaliśmy ten Saddle Orders. Jest to technologia bardzo ważna. Chyba wpadliśmy znowu, tak, oczywiście, że trzeba było się zadłużyć. Spłać to. Jak ten Machine Engine wejdzie, to znowu dostaniemy duży strzał, bo to będzie mining i farming. Czyli to, co w zasadzie zawsze używamy tego w cholerę. No i będzie event z traktorami. To wtedy będzie zwiększało farming, tak jak był tutaj ze sklepami event, nie? Commerce Retailers. To tak samo będzie właśnie z traktorami. Będzie tam taka historyjka, że tam mały jakiś chłopczyk mówi swojej mamie, że tam jakiś sąsiad kupił wielką maszynę. Ta która. Podejdź, przyjacielu, tu. Będziesz potrzebny do przetransportowania tych żołnierzy moich.
Chyba statki już porobiliśmy wszystkie. Będziemy musieli zgnieść tych rebeliantów tutaj na tej wyspie. Chaiju. No chodź, 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 przyjacielu. Że ci żołnierze to nie mają bardzo w zamiarach się szybko odnawiać. W Chile influencujemy maksowo. Okej, okay, ładnie. Podnieśmy opinię. A jeszcze moją strefę się przyjrzyjmy. Czy nikt nam za bardzo nie wchodzi z butami? W Makaran próbują wejść nieco. Tu tylko delikatnie. I do Szwecji. Kto tym razem? Otomani znowu. Ci Otomani się strasznie agresywnie zrobili, jeżeli chodzi o sferę. Nie wiem, czy zauważyliście to. Podnieśmy stosunki, bo ostatnich cały czas banujemy. Może warto poprawić sobie stosunki. Francuzi jak pofrunęli w dół. W każdym kryzysie ich w sumie wystawiamy, więc nie ma się co dziwić. Dobra, lecimy. Znowu wyścig przegrywamy. Waham się, czy tej kolonii po prostu nie ostrzec. Co my tu mamy? 39 tysięcy populacji z krowami. Ziarno, ziarno, krowy, ziarno. No jedzo, pieprzyś to. To nawet nie jest tego warte, jak na moje. Kompletnie nie jest tego warte. A wrócą nam Colonial Pointy, to będziemy mogli sobie Alaskę przynajmniej wciągnąć do strefy. No serio? Not really, why? Znowu, kurwa, dostajemy. A, znowu się zadłużymy, bo też trzeba wydać kilkadziesiąt tysięcy na to. Grunt, że się zadłużamy u siebie w banku, nie? A nie w jakichś tam zewnętrznych bankach światowych. No, na flotę. Zapraszam. Oczywiście nie wszystkie jednostki się zmieściły, ale jest okej. Okay. Spłacaj to. No, płacimy trochę oprocentowania zawsze co roku, nie? Codziennie się liczyły odsetki akurat. 12 mamy dziennie. Zwłaszcza te 12 miesięcy, niż płaci się komukolwiek innemu, nie? Konserwatyści mi spadają cały czas. Zwiększa się... No, liberałów mam sporo cały czas. Szczęście to ja desygnuję partię do władzy, więc tutaj nie ma problemu. Ale nie mieliśmy jeszcze praktycznie tych wszystkich przemian liberalnych. Nie mamy praktycznie w ogóle tych ruchów liberalnych jeszcze tak mocnych. Takie eventy są tam z sufrażystkami i tak dalej. W ogóle tych eventów nie mamy. Okej, odkryto wielkie wojny. Okej. To ktoś wypowiedział już komuś? Okej, jak już są wielkie wojny, to zaczyna się robić groźnie. Wielkie wojny są i dobre, i złe, bo na wielkich wojnach jest 33% bazowego kosztu, jeżeli chodzi o warscore, wymagania w infami, więc możemy się tam nachapać niesamowicie dużo, jeśli chodzi o to, co zdobywamy na wielkich wojnach. Ale też trzeba pamiętać o tym, że wielkie wojny kończą się Great War Capitulation. I jeśli, nie daj Boże, przegramy w czasie wielkiej wojny, o co wy chcecie tym razem za pomoc? I to będzie wielka wojna właśnie. Czekajcie. Prusacy będący sprzymierzeni z Brytolami i z Otomanami wypowiadają wojnę Francuzom. Którzy są sprzymierzeni też ze mną. Ja bym się był wtedy z Otomanami, z Prusakami nigdy w życiu. I nie zrobię z tego Great War'a. Przynajmniej. To jest tak, zwykła Franco-Prussian War. I biją się w sumie o... French Ost Hanover, dobra, to jest jakieś grosze, tym się nie przejmujemy w takim razie. Zróbmy tą technologię, bo to jest żałośne po prostu, to nasze odnawianie się jednostek. Ja w to nie wchodzę, bo gdybym w to wszedł, moi drodzy, to już by był Great War. Bankowo, bo walczyłyby dwa mocarstwa wielkie po jednej stronie, dwa mocarstwa wielkie po drugiej stronie. To jest znamiona już Great War'a ma wtedy. No zrobiłem ten farming efficiency, już powinniście wystrzelić w końcu w górę. Spłaćcie te pożyczki zawszone w końcu, no. Miejmy to z głowy. Czemu tracicie? Nie pojmuję. Jeszcze raz, sprawdźmy trade'a, bo ja chyba gdzieś tutaj ustawiłem, że bardzo dużo czegoś kupowałem. Stali czy żelaza? Stali. Stali może dajmy stockpile na, nie wiem, a może w ogóle zautomatujmy go. Co jeszcze mam ręcznie ustawione? Chyba tyle. Nie widzę, że miał coś jeszcze ręcznie ustawione. Stal, dobra, zdejmiemy, może się to trochę zmniejszy. Może przestaniemy jej tyle kupować w końcu. No może. Cholera wie. Ta gospodarka jest dziwna bardzo. Zaczęła się przynajmniej robić dziwna. No bo wcześniej bardzo taka klarowna i zrozumiała dla mnie. Przy czym w tym momencie jest bardzo, bardzo taka skacząca. Nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tych fabryk, które pobudowali ci kapitaliści, które teraz właśnie finansujemy. I są po prostu one dupne. Silni jak zrzuceni Japończycy. Gdzieś mi jeszcze próbują wejść. No, Makaran cały czas influencują. No to niestety Francuzi dostaną po dupie. I to tak hardo.
No, jak zgniotą ich Brytole, Prusacy. Chociaż patrzcie, nie, no tu już są oblegani. Tak, bo cała Rzesza Niemiecka i będzie zaraz jechać. Tu już jest zajęte, praktycznie Wargold. W koloniach mogą się tylko odbić. No te Kameruny i te wszystkie ich sfery będą ze sobą walczyły na pewno. No właśnie, bo jeszcze musimy się wtrybić anarcholiberałowie. Dobrze, chyba dacie sobie radę z nimi. Przynajmniej powinniście. Dziwnie ta gospodarka działa. Naprawdę nie wiem do końca, o co z nią chodzi, ale działa bardzo dziwnie. Klerkowie w Samarze, w Moskwie, w Ługańsku, w Kursku, patrzcie jaki jest Max. No wrzuć teraz może do klerków już. Jest dużo tych pracowników już. Ługańsk, Kijów, prawie pełen Orsza i Kursk. O, grubo. A my cały czas lecimy w dół. Co mnie tyle kosztuje? A sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. A, tu cię mam. Subsydiowanie. Zróbmy tak. O proszę. Jak się odbija nagle wszystko. No jakoś średnio jesteście wydajni. Zaraz się okaże, które fabryki sobie dadzą radę. W Moskwie była jakaś duża fabryka, która była tak ciężko działała, ten młyn? Nie, w Moskwie nagle wszystko działa. W Finlandii dużo bezrobotnych, w Tatarii dużo bezrobotnych, w Gruzji. No i teraz możemy zacząć ulepszać fabryki. Uch, znowu wpadliśmy w debet. Okej, okay. Spłacamy to szybciutko. Zmniejszyliśmy przydatki wydatki na te subsydiowanie tych fabryk, to jest plus. Tak, immediately. Mechanized mining, jasne, lecimy. Chyba nie mogę tych, o właśnie, minus 4%, bo nie mam ani electricity, ani żarówki Edisona. Więc następnie polecimy tutaj organic chemistry i electricity, jeżeli chodzi o rozgrywkę. O, już się fabryki zamykają. W Bonin Islands, bardzo dobrze. Gdzie to będzie? Russian. Spoko. Niech będzie. W tej fabryce się nic nie działo. A nawet jej nie niszczmy. Nawet pracowników tam nie ma. Dobrze, przynajmniej ta gospodarka w końcu zacznie galopować. No coś w tym jest, że nie ma, ona działała dobrze do czasu, jak to wszystko subsydiowaliśmy, ale w tym momencie zaczyna działać bardzo średnio. Okej, okay, lecimy. Konsekwentnie i do celu. Jesteśmy pierwszą gospodarką świata, trzeba tą pozycję utrzymać. O właśnie, dzień dobry, witamy. ...70% finansowania. Żebyście się zaczęli w końcu odnawiać może, nie? Lecimy. Nawet więcej. A, mamy zwiększony reinforcement, przynajmniej tyle. Chemia organiczna. Lecimy! Żeby nam tylko stolicy nie zajęli. Russian Uzbekia. Okej, okay, niech będzie nawet flashpoint, mnie tam ryba. Będzie kryzys u mnie, to w tym momencie wszystkie większe mocarstwa są w czasie wojny, więc i tak sobie sam poradzę. Że nie sądzę, żeby którykolwiek kraj chciał mi wypowiedzieć wojnę, bo byłoby to dla nich katastrofalne. Czy one przede wszystkim kraje patrzą na siłę, tak? I widzą, jaką ja mam siłę. Same w sobie nie będą mi chciały wypowiedzieć wojny raczej. No właśnie, anarcholiberałowie już są w akcji. Zostaliśmy zbanowani w Rumunii. I na hajsownikach? Nie, na hajsach nigdy nie dostałem bana. Nie jest to takie trudne, znam mnóstwo osób, które nigdy nie dostały tam bana. A moja dziewczyna się śmieje. Kryzys w Afganistanie, to chyba u mnie. Otóż to, kto będzie chciał walczyć ze mną w kryzysie? Słucham. Kto jest zainteresowany? O, nikt. Dobra, lecimy. O, komuniści! Cholera jasna, się zaczyna. Po prostu to jest właśnie to, co się zaczyna gdzieś z Rosją. Tylko po prostu się trochę zluzowaliśmy i zobaczcie, ile się pojawia nagle tutaj, już ich jest po 20 tysięcy w Moskwie, tak? To jest tutaj ten region? Samara. Włodzimierz, to jest Moskwa. Moskwa na razie jest bez komunistów jeszcze, ale idzie dobrze. Dobra, będziemy mieli sporo walk, słuchajcie. Zwiększałem budżet na wojsko na pewno, bo tych walk już widzę, że jest dużo. Na 80% nawet spróbujemy... Dobra, w ogóle pełny wojenny budżet robimy. 70% edukacji, 70% administracji. Full war mobilization. Total war bym nawet powiedział. Oczywiście. O, co mi się z myszką stało? Halo, myszko. Halo.
O, dobra, już jest dobrze. Czasami się taki bóg robi, że mi się taka dziwna myszka robi z takimi paseczkami, nie wiem, czy to widzieliście. O! Flashpoint in Kijev, tak, bo teraz w tym momencie mam mnóstwo rebeliantów, więc wszędzie po prostu mi się teraz robią punkty zapalne do kryzysu. A widzicie? Już tak, oczywiście. A co to za kryzys? O co to jest? Przepraszam. O co to jest, przepraszam, kryzys? Kto tutaj ma kory? Co wy tu chcecie uzyskać? W jakim kryzysie? To jest Kokand, to rozumiem. No Mandżuria też jestem w stanie zrozumieć. Tak, mam teraz mnóstwo rebeliantów i teraz się będą wszędzie u mnie kryzysy chciały robić. Ale nie przejmujcie się, zaraz pojedziemy to. Zmniejszamy militancy jak się da. Wybijamy to towarzystwo. 100% finansowanie wojenne. A w Korei są? Czy na jakichś głupich morzach, żeby mi znowu nie irytowali? Nie, nie ma ich tu. Co ty wyprawiasz, przyjacielu? No, świetny plan. Wolałbym, żeby zaczął od tej strony. Czasami, no, tak jak widzicie, niekiedy te rebel hunting automatyczny, no jest dobry, ale no, sprawia problemy niekiedy. Sprawia. Dobra, tutaj już zachód Rosji został wyczyszczony, tutaj w centrum oni oblegają. Mi się to często zdarza robić bunty, zauważyłem. Ale nie przejmujcie się. Nie z takimi cwaniakami się radziło już. Jesteśmy w dużej ilości miejsc oblegani. Nie widzę, jakby mi ktoś bardzo wchodził. Cieszę się, że klerków już mamy w Moskwie 2,8%. 0,48 całej populacji, no to kurczę, nawet przyzwoicie chyba, nie? Gdzieś jeszcze słyszałem teorię, że się powinno od biurokratów zaczynać, to znaczy... O, już traktory się pojawiają pierwszy raz. 50% farming efficiency, lower exposed. Niech będzie. Idziemy mordować to towarzystwo, 80 tysięcy, więcej. Zażynać to. Tak, łapcie pełne po prostu attrition, jak najbardziej, świetnie to was świadczy, moi drodzy. Jestem was bardzo dumny, jak zwykle. W takich sytuacjach. Nie będę kończył odcinka, dopóki nie wyczyszczę tego wszystkiego i gospodarka mi się nie wyreguluje, bo będzie znowu potem dupny po prostu budżet na samym początku odcinka następnego. 24 fabryki gotowe do ulepszeń. Ja pierniczę. No i weszliśmy znowu w debet. Ile fabryk pobankrutowało? No proszę, nagle jakoś bankrutują fabryki. To jednak nie wszystkie były takie potrzebne. Okej. Okay. Się pozmieniają w potrzebne fabryki. O, Chile możemy sobie dodać do strefy wpływów? Nie, jeszcze możemy chyba tylko podnieść na razie na friendly. Teraz będą moi. Orenburg, tak, już wchodzimy w to ich centrum, to jądro ciemności, możemy powiedzieć. Od pana Konrada. Tak, i wyrzynamy już te ich większe zgrupowania armijne. Jak komuniści. Chcecie jeszcze się buntować, czy nie? Powiedzcie mi. No, komuniści już chyba nie chcą. Jakobini są w czasie walki. Ktoś jeszcze jest zainteresowany wybuchem, czy nie? Białorusini, 21 regimentów. Nie, 12 regimentów. Jak najbardziej. Nawet nie. Nawet nie mają gotowych. Nie, mają gotowe. Nie, jeszcze nie wybuchli. Koreańczycy są, 38 regimentów. No, Koreańczykami będziemy mieli tam na pewno swoiste jądro ciemności, jeżeli chodzi o kolonialny region. I w ogóle to jest taki event, wiecie? Że jest event model colony, czyli taka modelowa, taka idealna kolonia, jak powinna być zarządzana. I jest właśnie jądro ciemności, drugi event. Jeżeli coś zarządzamy źle. Raz mi się udało osiągnąć właśnie jądro ciemności, właśnie grając Rosją, właśnie w Mandżurii. Tym razem Korea jest na najlepszej drodze, żeby stać się jądrem ciemności. To jest permanentny chyba jakiś spadek prestiżu, kilka jakichś rzeczy. Jakiś tam duży consciousness i duży militancy, taki generalny syf straszliwie. No tutaj jakieś oblegają gałgany. Za moment się już nim zajmiemy. Tak, zobaczcie, już oblegamy tutaj towarzystwo. No i powolutku się już kończą wasze rebelie. Romantyczne. A ta armia... Jezus Maria, dlaczego ty tak to robisz? Powiedz mi. Zrób to dobrze. Super. Cieszę się. Jeżeli się zastanawiacie, jak kolej kurier rozkazy, to oczywiście klasycznie z shiftem. Jeżeli buduje tory w całej prowincji, to zawsze tooltip może wam podpowiedzieć, trzymając tutaj kontrol we wszystkich prowincjach. Pytanie, które pojawia się bardzo rzadko, ale tak to, dokładnie tak to robimy. Dobra, myślę, że czas zmniejszyć trochę finansowanie dla armii. Przede wszystkim spłaćmy się. Zmniejszamy finansowanie dla armii na 60%. Wracamy z edukacją. Iron and Blood, oczywiście. Za co my płacimy? Coś jednak subsydiujemy? W Tatarii Small Arms. Co to za polityka? Ja wam pokażę. Uj. Jakoś nagle te fabryki wszystkie przestały być efektywne. Ale patrzcie, już budują nowe. Dobra, zniszczmy te fabryki. Nie są one potrzebne nikomu. Zniszczone zwłaszcza. Ale to są poza tym pierwszopoziomowe fabryki. Jakby to jeszcze były jakieś wyższe fabryki. To jeszcze bym płakał, ale to pierwszy poziom. Nawet nie przejmujmy się. Tylko zajmują nam sloty, więc...
No proszę, jednak da się odbudować. W Gruzji, no proszę, jednak coś jest bardziej efektywnego od tego, co robicie. Tataria. Small Arms. Dlaczego wy jesteście subsydiowani, jak nie powinniście być? To, że jesteście dziadami, to nie moja sprawa. A tu robią machine parts, tam zamykali. Okej, nie będzie. Jezu, w Tobolsku, trzy fabryki, kurde. Trzy fabryki w stajcie, który, kurde, nie ma jeszcze nawet zapełnionej jednej fabryki. No, ale zamknij te. Da się zrobić closed all factories? Nie. Jak to się robiło? A, dobra, nieważne. Zamknijmy po prostu ręcznie. Zbankrutowały tutaj. Bardzo mi przykro. Galicz. Mazur robił kolejne fabryki. Dobra, przynajmniej będą wybierali fabryki pod kosztem cen, pod kątem ceny, mam nadzieję przynajmniej. Inner Czukotka. No kurde, świetnie po prostu. Najlepsze fabryki na świecie, kapitaliści. Gratuluję wam. Dobra, jeszcze gdzieś tam parę ich zostało. Tym się nie przejmujemy za bardzo. To były wszystko pierwsze poziomy fabryki, po prostu pootwierane przez tych durnych kapitalistów. Tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu były, bo nie znajduję innego uzasadnienia, dlaczego oni otwierali te fabryki. Dlaczego tutaj nikt nie jest właśnie... O Jezus Maria, ty jesteś ciapakiem. Dobra, tu se poradziłeś? Idzie cały czas. Idzie powolutku, ale idzie. Do celu, to jest najważniejsze. Dobra, mamy 66%, mamy też 31 minut i myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli. Gospodarka może być lepsza, ale myślę, że nie otrząśnie się jakoś w miarę na początku następnego odcinka. A ja w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. No ja byłem Ignacy, wy byliście wy, a to była Victoria 2 Heart of Darkness. Widzimy się już jutro o 20:30. Trzymajcie się ciepło, pa pa.